No i poprzednio był wieczór w niedzielę, a teraz jest popołudnie, tyle że w piątek. Także takie przeskoki w czasie to tylko u mnie chyba. Generalnie dzisiaj zbieram się do Kielc, także za chwilę będzie jeszcze pakowanie i te inne wszystkie atrakcje. Mam tutaj pewną usterkę, która zasadniczo w Toyocie nie powinna mieć miejsca, no bo przecież to samochody, które jeżdżą do końca świata i jeden dzień dłużej. Spaliła mi się żarówka. Dobra, nie będę tutaj nic kombinował. Tylko ciekawi mnie, jak się do niej dostać. No bo tutaj, nie wiem na ile jest to dla Was widoczne, ale nie ma żadnego dojścia. Są tutaj jakieś dwie takie śrubki. I prawdopodobnie to przez nie trzeba odkręcić cały klosz i wtedy podjąć dopiero wymianę. Ale jeżeli w ten sposób to rozwiązali, to jest to naprawdę trochę głupi pomysł. Zwłaszcza, że tak naprawdę zestaw narzędzi, który by producent przewidział, no to tutaj nie występuje. Nie ma tutaj ani lewarka, ani klucza, żeby odkręcić koło, no bo opony jest dołożony zestaw naprawczy do opon i kompresor. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o narzędzia, co tutaj się znajduje na wyposażeniu standardowym. W instrukcji obsługi również nie ma zbyt dużo informacji na temat wymiany, choćby żarówki. Jest tylko ciekawa adnotacja, że jeżeli wymiana jest zbyt trudna dla użytkownika, no to żeby skontaktować się z ASO. Ze spaloną żarówką trzeba teraz jeździć do autoryzowanego serwisu. Ale dobra, spróbuję tutaj coś znaleźć. No bo oczywiście jeżdżąc nowym samochodem, nie wożę już ze sobą ani zestawu żarówek, ani zestawu, pełnego zestawu narzędzi. Na szczęście taki zestaw typu minimum, czyli coś takiego od Black & Deckera, mam zawsze ze sobą, znaczy zawsze mam w bagażniku. Może ze sobą no to by było zbyt ogólne określenie. No i spróbujmy się dobrać do tej żarówki. Na szczęście stoję sobie teraz na parkingu, gdzie ruch jest zerowy, a nie na jakiejś ruchliwej drodze, na poboczu. I w czasie kontroli policjant mi każe taką żarówkę zmienić. W ogóle mam nadzieję, że zaopatrzyłem się w odpowiedni typ żarówki. No, za mały. Bo tego tak dokładnie instrukcja również nie precyzuje. Teraz. No i co? Wyjdzie? Coś tu się rusza. Hop. A no nie dziwię się, że napisali, żeby pojechać do ASO. Dobra, wymontowałem całą lampę. Tak to wygląda pod spodem. Tutaj jest taki plastikowy dings, który wchodzi w ten uchwyt. Teraz tak, która to jest żarówka? Wydawać by się mogło, że to będzie ta. I teraz prośba do Was. Patrzcie, czy się żarówka zaświeci, a ja idę wcisnąć hamulec. No i co? Zadziałało? Jak działa, to składam. Dobra.
No i pozostała kwestia zamontowania z powrotem tutaj klosza całego. Dobra, jeden wjechał. Dwa i trzy. Tutaj jeszcze muszę spojrzeć, czy coś przy zderzaku się nie wpina. A. Dobra, jeszcze jedna kwestia. Tutaj na zderzaku też są dwie prowadnice i dwa uchwyty również na samym kloszu reflektora. Więc jeszcze najpierw może nimi naceluję. O! Dobra, kliknęło, to chyba jest na miejscu. Teraz te dwie śrubki. Teraz mogę na spokojnie jechać do mieszkania, spakować się. No i mam nadzieję, że jakoś tak o w miarę rozsądnej godzinie uda mi się dojechać do domu. Tutaj taka sytuacja korkowa. Ale to akurat jest dość normalne w tym miejscu i o tej porze. Bardziej obawiam się tego, co będzie po drugiej stronie Warszawy, bo tędy je dość często przejeżdżam. No i teraz tak na szybko przejechaliśmy, no nie wiem, może... Zresztą zobaczcie na wykresie, no dwie minuty. Cały czas, kiedy stałem w korku, silnik nie pracował. No i w momencie, gdy ruszyłem, no to minęły dwie minuty, mniej więcej. Ten kierowca, który tak się pchał, żeby w Zamku Błyskawicznym jeszcze kilka samochodów wyprzedzić, nie zjeżdżając w miejscu, gdzie wszyscy zjeżdżali, tylko w barierach praktycznie, gdzie no już nie było możliwości przejazdu dalej, w tym momencie jest tuż przede mną. Także no tak ja bym jego wpuścił, a tak... W tym momencie również jest przede mną. Tyle ma zysku. A tutaj będzie jechał pociąg. Nie no, gościowi ewidentnie się bardzo spieszy. Teraz jeszcze się... Bariery nie podniosły, ten już stoi pod zderzakiem tego, który jedzie przed nim. No nic, na tych śpieszących się bardziej nic nie poradzimy. No dobra, z jakimś prawie 3-godzinnym opóźnieniem, ale już jestem gotowy do wymarszu. Tutaj rzeczy przyszykowane. Ja już też tutaj wszystko poogarniałem, jeszcze może bym te naczynia sprzątnął z suszarki, tylko że są wilgotne, a nie chcę się ich wycierać. Ale tak w ogóle to chyba powinienem dzisiaj siąść na dupie, a nie się gdzieś ruszać, bo no, muszę nadmienić, że jest piątek 13 i generalnie nie jestem przesądny. Naprawdę no, nie staram się nie być przesądny, ale jakoś dzisiaj od samego rana wszystko idzie niezgodnie z planem. Już właściwie to zaczęło się wczoraj, jak wyszedłem z dość dużym opóźnieniem z roboty. To wiedziałem, że nie naszykuję sobie wszystkich rzeczy, które planowałem ze sobą zabrać. Później, dzisiaj też przy wyjściu było delikatne opóźnienie, ale to akurat mało wpływające na całokształt. Teraz jeszcze potrzebowałem wypłacić gotówkę. Jak nigdy nie potrzebuję mieć dostępu do swoich środków w formie papierka, tak akurat dzisiaj potrzebowałem tej formy do rozliczenia.
No i podchodzę pod bankomat, który mam akurat tutaj najbliżej swojego mieszkania. Z tym, że akurat krótka przerwa techniczna. No więc wyszukaję trochę dalszy bankomat. No i idę, wchodzę do banku. Oczywiście po 18, więc bank jako bank zamknięty. No ale dostęp do strefy z bankomatami dla klientów był otwarty. No więc pierwsza próba. Oczywiście środki na koncie odpowiednie były zabezpieczone. Pierwsza próba, transakcja odrzucona. No po przekroczony limit na karcie. Dobra, tu kwestia moja, poprawiłem limit na szybko. Podejście numer dwa. Oczywiście próbowałem to zrobić bezstykowo kartą, którą mam podpiętą pod telefon. Również transakcja odrzucona. A więc bezstykowo kartą fizycznie, którą mam jako kawałek plastiku. Również transakcja odrzucona. Dopiero jak fizycznie ja bankomat dostał ten kawałek plastiku, który mógł sobie połknąć. Nie wiem, co tam z nim zrobić. Po wpisaniu PIN-u, wszystkich pełnych autoryzacjach, udało się uzyskać gotówkę. No i oczywiście wracając, patrzę na bankomat, z którego pierwotnie chciałem skorzystać i jest już w pełni operacyjny. Także nie wiem, czy nie należałoby się teraz jeszcze umówić ze znajomymi i urządzić kurację, która pozwoli odpędzić złe emocje, a do domu wrócić dopiero jutro. No ale już jestem umówiony, także wsiadam za chwilę do samochodu i jadę. Jeszcze odezwę się z drogi. Kontynuując temat przeciwności, to jeszcze jedną istotną kwestię pominąłem. Mianowicie dzisiejszą pracę ogólnie, gdzie też od samego rana wszystko szło pod górkę. Nigdy jeszcze tak się nie zdarzyło, żeby do tego stopnia piętrzyły się problemy i trudności. Jeszcze komputery do tego działały jakby chciały, a nie mogły. Także no ja nie wiem, no, naprawdę, no tak jak mówię, nie jestem przesądny. Ale żeby mieć pewność, że tutaj nic złego się nie wydarzy po drodze, to jeszcze sobie sprawdzę teraz ciśnienie w oponach. Czy przypadkiem tutaj jakiegoś gwoździa czy innej śruby nie złapałem. No tak czy inaczej muszę pojechać na stację, bo oczywiście jak mi się spieszy, to paliwa w baku mam tyle, że może udałoby mi się dojechać do Radomia. No, dobra, pierwszy czujnik złapał, temperatura powietrza w kole plus 3, według komputera pokładowego plus 6. Pozytyw jest taki, że co? Że drogi są mokre, ale nie są oblodzone. To jest jedyny pozytyw, który widzę w aktualnej pogodzie. No, to już chyba zaczyna się polowanie na moje miejsce parkingowe. Dobra, widzę, że koła trzeba troszkę dopompować. Dobra, ale będę na stacji, to tam, z tego co widziałem, jest kompresor dostępny. Także odezwę się stamtąd. Paliwo ogarnięte. Powietrze ogarnięte. Jeszcze tylko sobie zrobię odczyt, czy do właściwego ciśnienia. Widzę, jedna opona już jest. Pokazuje, że ciśnienie jest dobre. Właściwie no, bez dopompowania też nikt... Nie pojawiały się informacje, żeby było nie tak. Ale w tym momencie mam pewność, że ciśnienie jest takie, jak zaleca producent. Mam nadzieję, że zaleca prawidłowo. Nie wiem, albo tutaj aż tyle jeżdżę samochodem, albo mam bardzo mały zbiornik na paliwo. Jakoś tak strasznie często muszę tutaj zaglądać na stację. Nie wiem, jak się to dzieje. Podobno 2 godziny 8 minut. No dobra, zobaczymy. Dobra, czujnik asystenta opon mogę już wyłączyć. I przełączyć się teraz na asystenta jazdy. Dobra.
Także i ja delikatnie ruszam przed siebie. Jeżeli coś będzie się działo na trasie, to się jeszcze odezwę. Ale tak to raczej nie planuję tutaj więcej nagrywania, no bo też warunki, jeśli chodzi o światło, nie są najlepsze. No teraz jeszcze może jako tako to wygląda w momencie, gdy działają latarnie uliczne. Oj, teraz trzeba szybciutko. Dobra. Ale za chwilę wyjadę poza zasięg latarni, no i tu już może być nieco gorzej, jeżeli chodzi o oświetlenie, zwłaszcza we wnętrzu, no bo z zewnątrz mam światła wszystkie, które działają w tym momencie. No i już to, co dobre, się kończy. Znaczy, droga ekspresowa się kończy, nie moja podróż. Podobno jeszcze przed świętami ma się to zmienić. Już będziemy omijać Skarżysko. Według tego, co czytałem w doniesieniach prasowych, no to droga jest prawie gotowa, chociaż termin był dopiero na maj przyszłego roku. No ja mam nadzieję, że jak najszybciej będzie ona udostępniona kierowcom. Teraz nawet widać, że już są światła włączone, latarnie są włączone. Także być może już w przyszłym tygodniu, wracając na święta, uda mi się skorzystać z dobrodziejstw tego nowego odcinka drogi ekspresowej. Tutaj butelka się objawia swoją obecność tym takim stukaniem. No, bo jak na razie jeszcze starą drogą będziemy przejeżdżać przez Skarżysko. No i tutaj widzę na nawigacji, że będą dodatkowe atrakcje w postaci patrolu policji, który sprawdza, czy aby kierowcy nie wjeżdżają do miasta zbyt szybko. No nic. A po tym dość ostrym hamowaniu do 50, przypuszczam, że tym razem ostrzeżenie dla nawigacji może być prawidłowe. A ja sobie jadę na samym prądzie. No i rzeczywiście tutaj stoi patrol. O, nawet mają klienta. Tak, ktoś został złowiony z tłumu. Komuś przejazd się nie udał bez mandatu. Oto ogień natłoki 120. No i właśnie stanąłem na moim miejscu parkingowym. 2 godziny 4 minuty. Miało być chyba 2:08. Także przejazd szybki przez Skarżysko, właściwie nie szybki, płynny przejazd przez Skarżysko sprawił, że no właśnie te 2 godziny 4 minuty, no właściwie prawie 5 minut udało się dojechać. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę. Nie wiem jeszcze, jak z tego weekendu będzie, czy w tym momencie zakończę ten film, ale chyba właśnie tak zrobię. I jeżeli coś w weekend będzie się działo, no to będzie osobny materiał.